Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj grę Rummy Cube firmy TM Toys. Fantastyczna gra rodzinna, ucząca zdolności matematycznych, analitycznego myślenia, precyzji, spokoju, ale też strategicznej rozgrywki, która umożliwi wygranie w grze. Gra składa się z takich kostek. Każda z nich ma jedną cyfrę. Mamy też cztery stojaki na kostki. Dla każdego z graczy, czyli w grę może grać maksymalnie 4 osoby. Oczywiście można grać też drużynowo i tutaj nie ma przeciwwskazań. O co chodzi? Gra polega na tym, aby wygrywa osoba, która jako pierwsza w danej rozgrywce się pozbędzie wszystkich kostek. A może to zrobić, jeżeli wyłoży kostki sekwencjami lub grupami. Aby wyłożyć się po raz pierwszy, trzeba uzbierać, wykombinować takie zestawy kostek, aby było minimalnie 30 punktów w nich, jeżeli sumujemy liczby na tych kostkach. Grę rozpoczynamy od wysypania i rozłożenia kostek, tak żeby nie było widać, jaka jest zawartość. Każdy z graczy wybiera 14 kostek. Oczywiście losujemy wcześniej, która z osób rozpocznie rozgrywkę, a potem gramy. Pokażę Wam kilka strategii gry. Pokażę Wam kilka pomysłów na pozbycie się swoich kostek, czyli dołożenie do sekwencji, która znajduje się na stole. Pierwsza opcja, mamy tutaj taki ciąg, a u nas znajduje się kostka z numerem 5. Robimy to w ten sposób i pozbywamy się piątki. Teraz mamy takie ułożenie. Raz, dwa, trzy, cztery i jedynki. Więc zabieramy jedynkę stąd, a dokładamy naszą jedynkę na przykład tu. I mamy taką konfigurację. A tutaj mamy jokera, dosyć cenną kartę, która pozwala na wyłożenie ciągu czy sekwencji, jeżeli nie mamy danego klocka, więc ja bardzo chętnie go przejmę, więc zamieniam go na szóstkę i mogę na przykład rozdzielić te dwie części, żeby zamieniła się ósemka. Jest wiele patentów na rozgrywki i myślę, że im więcej będziecie grać, tym dynamiczniej te rozgrywki będą przebiegały. Rummy Cube jest tak rozpoznawalną grą, że organizowane są Mistrzostwa Świata w rozgrywkach tej gry. W tym roku te mistrzostwa będą w Polsce, więc, że tak powiem, zapraszam do rywalizacji i do nauki, do podjęcia wyzwania. Myślę, że to jest gra świetna zarówno na warunki domowe, jak i szkolne. Jest solidnie wykonana i można się przy niej bardzo wiele nauczyć. Pozdrawiam.